Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na e, ciekawą, choć e, krótką partię tak naprawdę, ale e, myślę, że warto, dlatego że gra nasz Jan Krzysztof Duda. E, Partia z turnieju Aim Chess. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. E, myślę, że ważna partia e, eliminacyjna, przedostatnia. E, no i e, zapraszam do e, analizy. Janek tutaj rozpoczął ruchem D4. Jego przeciwnikiem jest Maxim wachsiel Graf, Bardzo solidny i silny arcymistrz z Francji, który e, pokazuje, że jest w dobrej formie. E, znaczy, wygrał ostatnio Grand Chess. Z tego co dobrze kojarzę i świetnie gra na przykład obronę Griefelda, co też często powtarzam. Tutaj jest ze strony Janka C4 posunięcie G6, co po na przykład posunięciu skoczek C3 może nastąpić i można tutaj zagrać właśnie obronę Griefelda. Janek gra z kolei G3. No, można zejść troszeczkę z tych, z tych schematów, aczkolwiek D5 jest jak najbardziej możliwe. No, tutaj Francuz zagrywa C6. Jest to ruch, który przygotowuje rzecz jasna posunięcie D5. No, tutaj goniec G2 ze strony białych, posunięcie D5 i skoczek F3. Nie bójmy się absolutnie w razie czego takich posunięć teraz jak bicie na C4, z tego względu, że można sobie spokojnie zrobić roszadę, a jak ktoś by chciał tego pionka tutaj bronić, a może ja to przestawię, zrobimy sobie roszadę, jak ktoś by tego pionka chciał bronić przez B5, no to mamy bardzo ładne posunięcia pod tytułem A4, a w następnym ruchu możemy grać skoczek E5 z atakiem, tutaj napiona C6, goniec się też otwiera. Taka bardzo aktywna, myślę, że prosta gra ze strony białych. Jasne, że w każdym debiucie jest dużo na pewno takich wariantów, wariancików, ale... Zależy kto ma jaki poziom e, i kto e, e, jakie pozycje lubi grać. Dobra, przejdźmy do partii dalej. Goniec zagrał na G7 e, i tutaj nasz arcymistrz wybiera taki ciekawy plan, e, który też się stosuje często. W ogóle na szakownicy mamy obronę królewsko indyjską żeby nas to nie zmyliło. E, no, wygląda to troszkę inaczej niż zwykle, bo jest na przykład ruch C6, ale tak, tutaj to jest nazwane B3 ze strony białych, roszada czarnymi i goniec B2. Mamy tutaj. Podwójny biustonosz, ja to tak nazywam, aczkolwiek to jest nieistotne. Tutaj goniec też się dobrze sprawuje i skoczka zawsze może najpięć wstawić. Pionka, pionkę podpiera, gońce podpiera, jest dobrze. Tutaj ze strony czarnych A5: standardowe zagranie w takich strukturach, gdy są trzy piony po skosie, w ten sposób ustawione: BC i D. To taki ruch A5 powoduje, że czarne szukają opcji na aktywną grę. Ruch A4, istnieje takie posunięcie, ale zobaczmy, po roszadzie, co Janek właśnie zrobił, ruch A4, kiedyś, czyli w takich latach, powiedzmy no, z 70 lat temu, dajmy na to, takie ruchy się wykonywało. W dzisiejszych czasach takiego pionka od razu się zbija. Bardzo często to jest zauważalne w partiach szachowych i niby zepsuta struktura pionów, ale po prostu komputerowe bronienie piona i gramy z pionem więcej. Tyle w temacie. Tego nie rozpatrujmy, bo A4 to jest teraz raczej złe posunięcie. B5 ze strony czarnych. No i taki ruch, no trzeba przyznać, odważny, nieco, troszkę łapiący tutaj przestrzeni na skrzydle hetmańskim. No i tutaj po prostu wybił. Pionek wybił i proste skoczek C3. Wszystkie figury u białych zostały już poruszone. Mówię o lekkich figurach. Pionek w centrum, roszada, można grać. Czarne, oczywiście, mają troszkę ten y, rozwój y, nie tak szybki, ale y, też stoją tutaj całkiem y, w porządku. I goniec zagrywa na arześć. Posunięcie dobre. I w tej sytuacji, no właśnie, jestem ciekawy, jak y, moi drodzy widzowie byście tutaj y, dalej kontynuowali grę. No bo. Wszystko jest y, zrobione na samym początku gry. Jaki plan wybrać? Jak grać? Co dalej? No bo generalnie jakaś ścieżka figura mogłaby wyjść, na przykład c 1, i to by było jak najbardziej dobre zagranie. Ale istnieje ciekawszy ruch, który Janek właśnie zagrywa. Jest to posunięcie skoczek E5. To jest takie wykorzystanie e, tego, że ten skoczek z B8 jeszcze się nie poruszył. No i teraz. E, powiedzmy jak ktoś z rozpędu tym skoczkiem by się poruszył, na d7 to jest złe posunięcie z prostych powodów. No tu widzimy, że możemy po prostu wziąć piona na d5 za darmo. Istnieje też taka opcja jak skoczek c6 z atakiem na hetmana, na e7, na a5 i tak dalej. Więc no, to byłby błąd rzecz jasna, więc tutaj e, Francuz no, zagrywa e6 broniąc piona. E, no i teraz myślę, że Janek mógłby zagrać wieżą na c1, nawet wieżą e1 z planem e4. Otworzeniem pozycji, takie ruchy bym ja stosował, e, na przykład. No ale Hetman D2 nie za bardzo mi do głowy wyszedł. Taki ruch został zagrany. E, nie rozumiem za bardzo sensu tego posunięcia. E, przyznam się szczerze, nie wiem o co chodzi, ale może chciał wieżą ruszyć na C1 albo wieżą e, na D1, nasz arcymistrz. Możliwe. Teraz Francuz zagrywa skoczkiem na D7. No właśnie. Tu zdecydowanie myślę, że lepsze byłoby teraz zagranie skoczkiem na d7 tym z b8, żeby rozwijać ostatnią figurę i tutaj takie ruchy teraz już nie grożą, bo nie wisi pionek i tam Hetman sobie mógłby spokojnie zagrać na przykład na b6 i to wszystko normalnie działa, ale właśnie Francuz zagrał tym skoczkiem. Poniekąd rozumiem to posunięcie, na pewno nacisk na punkt e5 jest większy. I trzeba sobie jakoś z tym radzić. No i jak zagrywa nasz arcymistrz? Janek gra F4. Solidnie, mocno do przodu. E, no właśnie. Pionki świetnie bronią skoczka. No i e, teraz jedyny, jedyną opcją, żeby tego skoczka wygonić, to jest ruch E6. E, wybicie na E5 świąże się z tym, że pionkiem fajnie zbijamy i tutaj e, białymi stoimy. No, po prostu dobrze. To znaczy silnik ocenia to jako... Y, równa, można by było prawdopodobnie jeszcze spróbować zbić pionkiem z D to też jest ciekawe zagranie otwier otwierające troszeczkę gońca jakiś ruch E3 z planem skoczek E2, skoczek D4 takie rzeczy można stosować, ale czasami też jest przełom E4, no ciekawe tutaj na pewno są opcje z kolei tutaj Francuz zagrał F6 no i po tym ruchu skoczek wiadomo, ucieka no i e, moi drodzy teraz e, francuski arcymistrz Popełnia gruby błąd. Bardzo gruby błąd i trzeba to wykorzystać. Jest to ruch F5. Dlaczego ten ruch jest zły? Prawdopodobnie tutaj Francuz chciał grać w ten sposób Skoczkiem z koczkiem zewrzeć na E4. Jak wykorzystać to białymi? Proponuję zatrzymać materiał i spróbować swoich sił w następnym posunięciu. Uwaga, Janek ten ruch zagrywa, jest to ruch. Skoczek d5, skoczek d5, bardzo ładne posunięcie, zauważmy, że jak pionek tu wybije, to wybijamy, no król musi odejść i bierzemy po prostu wieżę. Przewaga materialna bardzo, bardzo duża. Po skoczku d5, no Francuz gra trochę inaczej. Tutaj jakby wieża zeszła na a7 na przykład, no to odchodzimy z skoczkiem i mamy czystego pionka więcej, a na takim poziomie to jest ekstremalnie dużo przy tak bezpiecznej pozycji. Skoczek zagrał na c6 w tej sytuacji i Janek skoczkiem na e3. Ten skoczek tu już stoi lepiej, a zobaczmy, że od razu jest strzał w skoczka c6, więc wzięcie tego piona wiązałoby się z biciem wieży. Jak gra francuski arcymistrz? No cóż, szuka opcji y, na zamieszanie troszeczkę i zbija na d4, ale ten ruch nadal jest zły. To znaczy tutaj nie ma już i tak wyjścia y, czarnej, tak by coś traciły. Y, po tym posunięciu Janek zbił po prostu wierzę, ale... Y, Istnieje bardzo ciekawe posunięcie z oceną silnikową, jeszcze trochę lepszą, ale to nie ma chyba ogromnego znaczenia, aczkolwiek tutaj można zdobyć figurę. Jak to zrobić? Troszeczkę trudniej, trudniejsze zagranie. Spróbujmy sobie zatrzymać po raz kolejny materiał i poćwiczyć, co tu zrobić. Uwaga, białe mogłyby zagrać. Wierzą na d1, wzmocnienie tutaj e, linii. Okazuje się, że skoczek z d4 nie ma ucieczki. Tej sytuacji a już grożą jakieś tutaj odejścia typu skoczek F2, i na przykład powierzę A7, żeby przy okazji jeszcze bronić skoczka na D7, no skoczek F2 robi robotę. No, właśnie w tej sytuacji widzimy, że tu już ta bateria jest strasznie silna. Po ruchu E5 bardzo dokładne posunięcie należałoby zagrać, czyli dać szacha, aby skoczek nie mógł wrócić na pole E6 przy okazji. Po h 8 po prostu wybijamy pionka i w następnym ruchu bierzemy skoczka. No tak mogłoby być, poszło inaczej. Ja praktycznie po prostu inaczej też dobrze. Goniec zbił na A8, Hetman na A8, skoczek F2. No i ten ruch. Tutaj wszystko trzyma. Pionek e robi robotę. Zobaczcie, jakby nie było pionka e to tu skoczek robi spustoszenie w obozie przeciwnika. No, ale wieża zagrała na D8 i nie pozostaje nic innego jak zbić figurę. Skoczek C5 i skoczek C2, aby bronić gońca. Po skoczku E4 i Hetman E3. Tutaj czarne się poddały. Jest wieża więcej. No nie ma tutaj żadnej dyskusji. Koniec partii, 21 ruchów, co się bardzo rzadko zdarza. Myślę, że łatwy punkt dla Janka w bardzo ważnym momencie turnieju kwalifikacyjnym. Tu na przykład jakby goniec wybił i skoczek wybił Hetman A7, żeby związać, to zawsze mamy wieżą zagranie na D1. Ewentualnie później można próbować skoczek C2, skoczek F5 i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.